Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc kwiecień 2024. Sprawdzimy, kochani, energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. I jak zawsze przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jest Was bardzo dużo na kanale, nie każdy rak ma tę samą sytuację. Trzeba też sprawdzać swój ascendent na wykresie urodzeniowym. To też ma ogromne, kochani, znaczenie. Czytanie jest totalnie ogólne, także mówię, tutaj nie z każdym musi ono rezonować, karty nie są wyrocznią, to jest tylko wskazówka i podpowiedź. Wy, moi drodzy, macie wpływ na swoje życie, na podejmowane przez siebie decyzje. O tym należy zawsze pamiętać. Moje drogie raczki, sprawdzimy energię na kwiecień, w zależności od tego, czy słuchają mnie panie, czy panowie, przypominam, że energie są zamienne, także to też miejcie na uwadze. Moje drogie raki, zobaczmy zatem, z jaką energią wchodzicie do miesiąca kwietnia. Jeśli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod filmem. Raki, kwiecień, energia ogólna. Co nam tu wyskoczyło? Królowa mieczy. No, królowa mieczy to jest taka chłodna energia, dużo kalkuluje. Będziecie komuś, czemuś się przyglądać bardzo mocno, z taką dozą ostrożności, coś Wam się nie będzie podobało, być może wcześniej podjęliście jakieś złe decyzje, które teraz będą tak jakby no, wychodziły na światło dzienne i ukazywały Wam się w innym świetle. Być może coś, co wydawało się kolorowe, piękne, teraz po tym, jak opadnie piasek, jak spadną Wam klapki z oczu, może się okazać zwyczajne, niefajne i niekoniecznie tym, czego chcieliście, tak? Może weszliście w jakąś relację, która Wam nie odpowiada, może weszliście w jakiś biznes, który okazał się fiaskiem. No i królowa mieczy często pokazuje, żeby zacząć się mocno od czegoś bądź kogoś odcinać. Zaraz zobaczymy, patrząc na pozostałe energie, czego to się może tyczyć. No, moje drogie raki, u Was to są takie mocne arkana, bardzo dużo arkan wielkich, więc tutaj energie są potężne. Przede wszystkim, co mi się pierwsze rzuca w oczy, to kariera. Świat i słońce, no kariera stoi przed Wami otworem. Tutaj macie takie możliwości teraz, żeby działać. Chwytajcie byka za rogi, ruszajcie do działania, macie przepiękne energie. Bardzo sprzyjające, słońce jest kartą ochronną całego rozkładu tarota. Świat pokazuje, że wszystkie ścieżki są przed Wami otwarte. Korzystajcie, kochani, chłońcie to wszystko. Wchodźcie w biznesy, które będą Wam proponowane, bo kwiecień przynosi Wam spełnienie, jeśli chodzi o karierę, o sprawy zawodowe i finansowe. Tutaj, kochani, wszystkie projekty, za które się weźmiecie, naprawdę będą miały spektakularny sukces. Mówię spektakularny, bo to są dwa arkana wielkie, dwa przepotężne, które wskazują naprawdę na sukces. I to taki sukces murowany. Także, drogie raki, kariera stoi przed Wami otworem, jest spełnienie, zarobicie dużo większe pieniądze, macie szansę się pokazać, macie szansę zacząć się realizować, ludzie Was docenią, ludzie będą Was tutaj chwalić. Ktoś Was też może zauważyć, jeżeli jesteście artystami, no to faktycznie będziecie na piedestale, będziecie, kochani, dobrze oceniani w tym, co robicie. No i tak jakby za tym wszystkim idą też duże pieniądze, więc możecie się spodziewać sukcesów i zarobienia dużo większych pieniędzy. Tutaj w uczuciach nowy początek jakiejś relacji. Mamy samą wodę uczucia, kochani, ryba, rak, skorpion. Moje drogie raczki, możecie być w relacji z jakąś rybką, innym rakiem bądź skorpionem i tutaj macie no, wielką miłość, spełnienie marzeń, spełnienie w uczuciach, spotkania pod osłoną nocy. Być może z kimś zaczniecie się spotykać w ukryciu. Ja tu widzę inną rybę i raka. Inną rybę albo innego raka. I z takimi osobami, no miłość po prostu z przeznaczenia, to jest Wasza bratnia dusza, to jest ktoś, kogo znacie z poprzednich wcieleń. Może to być osoba, którą już macie w swoim życiu, bądź ona dopiero się pojawi. Trygon wody bardzo mocno mi się pokazuje. Natomiast uwaga, bo mam tutaj informacje dla raków, które spotykają się, ósemka buław, to jest strzelec. Kłamstwo, oszustwo, to nie jest osoba do relacji, to jest ktoś, kto jest narcyzem, zapatrzony w siebie. Jeżeli macie romans z taką osobą spod znaku strzelca, to kochani, uciekajcie, gdzie pieprz rośnie. To są dwie energie, które pokazują
spieprzaj z tej relacji jak najszybciej. To jest ktoś, kto jest narcyzem, kto lubi być na piedestale, kto wykorzystuje Twoją energię. Jest to osoba nieuczciwa, knująca. Ta osoba może się spotykać z innymi, może pisać z innymi. Tutaj mamy ewidentnie informację, żeby z takiej relacji uciekać jak najszybciej. Nawet jeżeli z tą osobą jesteście od niedawna, mogliście już zamieszkać bądź po prostu spotykacie się bardzo często, to nie jest ktoś do związku i Wy przejrzycie na oczy Królowa Mieczy, odetniecie te osoby, odetniecie te relacje, bo to jest tylko ktoś, kto dużo obiecuje, kto mówi, że jesteście tacy super i w ogóle chce się gdzieś tam w Wasze łaski tutaj wbić, tak? Natomiast to nie jest osoba uczciwa, to jest osoba, która lubi zdobywać, lubi podbijać, zaliczać kolejne osoby, tak brzydko powiedziawszy. No i generalnie no ta osoba tutaj pokazuje mi się jako ktoś nieszczery, ktoś, kto może Was zranić i ruszyć do przodu. Także moje drogie raczki, jeżeli macie tutaj do czynienia z kimś takim, karty radzą, uciekaj, odcinaj jak najszybciej, zanim będzie za późno. Są tu też raki, które zakończyły toksyczną wieloletnią relację i weszły w nową bardzo szybko. I tutaj karty też pokazują z deszczu pod rynnę. To jest osoba, z którą weszliście i zaczęło się od romansu, bardzo tak seksualnie, sensualnie. Przede wszystkim pobudki właśnie seksualne, tutaj tak jakby ta cielesność, tak? I to tak jak szybko jak się zaczęło, tak szybko się zakończy. Co nagle to po diable, pamiętajcie. Poza tym, jeżeli ktoś wychodzi z relacji toksycznej i na momencie wchodzi w inną, to przerabia tę samą lekcję. Jeżeli Wy w coś takiego weszliście, to pamiętajcie, że we wszechświecie są cykle karmiczne. Jeżeli Wy czegoś jeszcze nie przepracowaliście, to ten sam cykl przerabiacie z inną osobą. I widocznie ta osoba też Was ma zranić, żebyście faktycznie w końcu obili się i zobaczyli, że to nie jest to, bo tutaj jest informacja, że raki weszły z toksycznej relacji z jednej w drugą bardzo szybko, i ta druga osoba jest jeszcze gorsza. Pomimo, że na początku wszystko się wydaje takie kolorowe, bo wiadomo, jak się z kimś spotykamy, jest to nowa osoba, widzimy wszystko przez różowe okulary, później niestety klapki z oczu spadają. Tu mi się pokazuje przy Was osoba dopiero, którą poznacie, bądź już ją znacie, ale Wy się znacie z poprzednich wcieleń. Może wcześniej się z kimś spotykaliście, ale bardzo mocno trygon wody, mówię ryba, rak. Przede wszystkim skorpion rzadziej, ale ryba, rak. Jeżeli z taką osobą się spotykacie, spotykaliście bądź dopiero poznacie, to jest osoba do fajnej relacji. Tu mamy nowy początek, ta osoba może mieć dziecko bądź Wy macie dzieci. Tu są spotkania pod osłoną nocy, tu jest dużo miłości, dużo uczuć, zakochanie, radość w ogóle ze spędzanego czasu razem, z tego spotykania, ale to będą spotykania pod osłoną nocy, to będzie romans, który się przerodzi później w związek. Tu też czeka Was jakaś fajna podróż. Rycerz Buław na tej karcie często pokazuje zaręczyny, więc ktoś może będzie chciał się zaręczyć w tym miesiącu. Może kogoś poznacie, kto zawróci Wam w głowie, wyjedziecie gdzieś razem na wczasy i stwierdzicie, że ta osoba jest po prostu tą z przeznaczenia, że wszechświat tutaj faktycznie zadziałał bardzo mocno. Patrzcie, kochani, na znaki, na wskazówki, tak? Natomiast tak jak mówię, ryba, rak, to są znaki, z którymi jesteście kompatybilni, to będzie piękna relacja. Jeżeli macie strzelca, są tu raki, które spotykają się z kimś spod znaku strzelca, uciekać, gdzie pieprz rośnie. I zobaczmy tutaj, kochani, tak teraz, zdrówko. Jeśli chodzi o Wasze zdrówko, mamy tutaj dwójkę buław. No to są rany trudno gojące się, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli się gdzieś skaleczycie, bądź macie jakieś operacje, zabiegi, to się może po prostu babrać dłużej, po prostu goić. Karta wyroczni dla Was. Bądź odważny i zrób pierwszy krok. Jeżeli Wam na kimś zależy, jeżeli straciliście jakąś relację, to kochani, zróbcie ten pierwszy krok, bo warto. Tutaj macie miłość z przeznaczenia. Tu jest osoba, która jest Wam dana od wszechświata. Tylko od Was będzie zależało, czy Wy w to wejdziecie. Czy Wy po prostu zrobicie krok w kierunku tej osoby, tak? Bo macie naprawdę bratnią duszyczkę, która jest Wam przeznaczona. To jest ktoś z sercem na dłoni. Ktoś, kto ma dużo uczuć empatii i wrażliwości w sobie i ta osoba Was nie zrani, bo ta osoba sama została zraniona, sama dużo przeszła i po prostu wie, co to znaczy. I też wychodzi z założenia, że traktujmy innych, jak sami chcielibyśmy, żeby nas traktowano. Więc z taką osobą wrażliwy raczek, z drugą wrażliwą osobą będą mieli tutaj bardzo, bardzo fajnie. Akurat z tego rozkładu tak mówię, tak? Bo tutaj te karty są... No bardzo silny przekaz dla Was dzisiaj, raczki.
Także życzę Wam wspaniałego miesiąca. Zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z naturalnych kamieni z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.